Polsat przedstawił nieziemską sylwestrowej mocy przebojów. Już w najbliższą sobotę pożegnamy rok 2022. Polsat i TVP przygotowują się więc do realizacji swoich sylwestrowych imprez. Jedna z nich odbędzie się na stadionie w Chorzowie, druga w Zakopanem. Fani obu wydarzeń z niecierpliwością czekali. Jakie zagraniczne gwiazdy przybędą do Polski? Telewizja, w której stary dyrektora programowego przejmie od stycznia Edward Miszczek, 67 litrów. Przecinek ogłosiła, że podczas sylwestrowej mocy przebojów zaśpiewa. Michael Patryck Kelly będzie jednym z głównych artystów, jaki wystąpi w Chorzowie podczas polsatowskiego Sylwestra. W social mediach przedstawiany jest jako nieziemska gwiazda, którą widzowie zapewne kojarzą z formacji THE Kelly Family. Wspaniała wiadomość, będziemy oglądać na 100%. No i wspaniale. Tak jak nigdy nie oglądam, tak teraz wołam i mnie sprzed telewizora nie odciągną. Brawo, piszą podekscytowani widzowie Polsatu. Myślicie, że Michael Patryck Kelly przyciągnie przed szklane ekrany na tyle liczną publiczność? Że sylwestrowa moc przebojów wygra z Sylwestrem marzeń z dwójką? Jedno jest pewne. O obu wydarzeniach jest głośno, ale o tym z drugim znacznie głośniej. Wszystko za sprawą Melanie C., która po kilku dniach od ogłoszenia, że zaśpiewa na zakopiańskiej scenie, zrezygnowała z występu za namową fanów. Więcej o zamieszaniu przeczytacie tutaj. Warto dodać, że widzowie TVP będą mogli posłuchać występów takich artystów jak Edyta Górniak, Zenek Martyniuk, Justyna Staczkowska czy Wiki Gabor. W Polsacie natomiast wystąpią Cleo, Doda, Maryla Rodowicz, Baim czy Ralf Kamiński.